Agresywność. Szanowni towarzysze. Był żołnierzem Edwarda Gierka. Propaganda sukcesu to on, a jednocześnie zbudował najlepszą telewizję na wschód od Łaby. Maciej Szczepański. Kiedy przyszedłem do telewizji, miałem 44 lata. Towarzyszu, pierwszy sekretarzu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzyszu premierze rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, towarzyszki i towarzysze. Polskie Radio, a potem telewizja... Naszym zadaniem było pokazanie Polakom tego niewątpliwego sukcesu, jakim była dekada gierkowska. Czy nam się to udawało? No chyba nam się trochę to udawało, skoro po tylu latach Polacy jednak pamiętają, czym była dekada. No i... Ale to była propaganda w dużym stopniu przecież. Nie rozumiem, co pan ma na myśli, mówiąc propaganda. No, pokazywanie tylko dobrej twarzy tamtej rzeczywistości. Proszę pana, myśmy oczywiście pokazywali dobrą twarz tamtej rzeczywistości, ale ta twarz była rzeczywista. Myśmy nie pokazywali wiosek patiomkinowskich. Nie pokazywaliśmy, nie kreowaliśmy nierzeczywistych osiągnięć. Podobała się panu propaganda epoki Gierka? No bardzo. Ja czekałem już godzinę wcześniej na dziennik telewizyjny, żeby dowiedzieć się, gdzie Gierek tego dnia był i co powiedział ciekawego. Na prezydium pewnego dnia, bez jakichkolwiek przygotowań zespołu fachowego, znalazł się punkt zadania programowego. Zreferował je przewodniczący, właśnie pan Maciej Szczepański, który tutaj, żeby nie było, że jestem może tendencyjny, przeczytam taki fragment jego, bo ten sobie wtedy zanotowałem. Racją bytu telewizji są programy informacyjno-publicystyczne, a najważniejszym programem – dziennik. Zadaniem zespołu jest codziennie wbijać w deskę świadomości społecznej proste gwoździe informacji. Wzorem będzie BBC. Dobry wzór. Dla której pierwszą wiadomością jest, co robi królowa. My zaczniemy od informacji, co robi pierwszy sekretarz KCPZPR. Ma pan rację, że ciemne strony ówczesnego życia nie gościły zbyt często na naszej antenie. Ma pan rację. Ale widzi pan, ja miałem pewne hobby. Oburzało mnie to i mierziło mnie to, że Polacy byli wychowywani w kulcie klęski, w kulcie przegranych powstań, w kulcie pomordowanych przywódców. Ja chciałem zacząć pokazywać Polakom ich rzeczywisty dorobek. Te dzienniki telewizyjne to były zawsze pewne polityczne kompozycje, tak jak dzisiaj, które
nie odzwierciedlały tego, co się dzieje, tylko odzwierciedlały to, co redaktor uważa, że należy pokazać w odpowiednich proporcjach i kompozycji. Wtedy to był Gierek, dzisiaj to jest koniecznie dziecko umierające na raka, albo dziecko, które uciekło do lasu i zginęło, albo coś w tym rodzaju. Myśmy pokazywali problemy ludzi, ale nie jako nieodwołalny dopust Boży, nie jako klęskę, której się nie da uniknąć, ale staraliśmy się pokazywać te problemy, którymi ludzie żyli w procesie ich usuwania, w procesie... Jak zostały już usunięte. I usuwania, i jak zostały usunięte. Więc proszę pana, tak robi się propagandę wszędzie. Tak się robiło, tak się robi, tak się będzie robiło. Jeżeli pan dokładnie przyjrzy się programom telewizji obecnie, to tam pod pozorami jakichś sensacyjnych skandali i tak dalej, kryje się zrozumienie, że wszystko to, co można zrobić, to my dla was robimy. Ten nurt absolutnego uwielbienia i poparcia dla władzy jest czytelny. Jest czytelny. On jest podawany bardzo elegancko, nienachalnie, ale telewizja jest po to, żeby... W ogóle organa propagandowe są po to, żeby pomagały albo zdobyć władzę, albo się utrzymać przy władzy. W takim społeczeństwie akcent na sukces, takie hasło jak Polak potrafi, mogło się podobać. Mnie się nie podoba. Dlaczego? Po prostu uważałem, że jedynym warunkiem, od którego zależy utrzymanie właściwych relacji między tymi, co kierują, czyli rządzą, a tymi, którzy są kierowani, czyli rządzeni, to jest rozmawianie o realia. Sukces ma koszty. Nie wolno mówić o sukcesie, nie analizując jego kosztów. No myśmy pokazywali ludziom rzeczywistość. Te fakty, które się sumowały tego kraju, modernizację przemysłową, modernizację kulturową, w ogóle modernizację cywilizacyjną. Myśmy pokazywali te fakty, które były faktami rzeczywistymi, niewydumywanymi. Ale kolejek nie pokazywaliście. No bo co by telewizor z tego miał, gdybyśmy mu pokazali kolejki? Jaki by miał z tego pożytek? Przecież on sam widział, że są kolejki. No co z tego? Myśmy mu starali się wytłumaczyć, dlaczego te kolejki jeszcze funkcjonują i staraliśmy się przedstawić mu poglądy, że kiedyś te kolejki znikną. Pan przyszedł do telewizji decyzją Edwarda Gierka? Tak. On panu ufał? Znaliście się wcześniej? Ja pana Edwarda Gierka ja poznałem w 1956 roku. Byłem wtedy w radio w Katowicach. Byłem zastępcą redaktora do spraw PI, to znaczy publicystyki informacji. I Gierek wtedy w 1956 roku wszedł z Warszawy na funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego. No jakoś tak zetknęliśmy się. Robiłem z nim jakieś rozmowy. W 1970 roku Edward Gierek został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego, a ja byłem jeszcze w Trybunie Robotniczej. Cieszył się pan wtedy, jak został? Jak to było odbierane? Wie pan, to się odbywało w bardzo dramatycznych okolicznościach. Zabici na wybrzeżu. Jeśli można, to powiem taką historię, fakt. To był grudzień
Ogierek przyjechał z Warszawy. Już było po tych tragicznych wydarzeniach na wybrzeżu. Ja przyszedłem do Gierka i mówię: Teleszu, sekretarzu, ja oddaję wam legitymację partyjną, bo ja nie chcę być członkiem partii, która strzela do ludzi. On tak na mnie popatrzył. Podszedł do mnie, objął mnie i powiedział: a ty myślisz, że mnie ta legitymacja nie parzy? Ale chodzi o to, żeby zorganizować taką partię, która więcej do ludzi strzelała nie będzie. Weź tą legitymację. Wziąłem tą legitymację. Jak pan został prezesem TVP? To był rok 72. Członkiem biura politycznego i sekretarzem KC ideologicznym był Franciszek Szlachcic. Mój bardzo dobry znajomy jeszcze z czasów, kiedy był, ja pracowałem w KW. On był wtedy komendantem wojewódzkim milicji. Wybitnie utalentowany, wybitnie zdolny człowiek. Bardzo bliski Gierkowi. I on mnie wezwał. Chyba to było połowa października 1972 roku do Warszawy. Powiedział: słuchaj, przechodzisz do telewizji na miejsce Sokorskiego. Kiedy ja się żachnąłem, no więc stary, nie trać czasu na dyskusję w tej sprawie. Przejmujesz telewizję w tym miesiącu. Czuł pan, jaka władza w pańskie ręce wchodzi? Proszę pana, wydam się panu zarozumiały, ale tak, dlatego że ci, którzy mi jakiekolwiek zadania do wykonania w jakiejkolwiek instytucji powierzali, wiedzieli, że ja jestem przygotowany, że ja jestem zdecydowany samodzielnie rządzić. Że w tej instytucji, w której ja pracuję, jeden człowiek podejmuje decyzję. I stąd się wziął pański pseudonim, Krwawy Maciek. Kiedy byłem w Trybunie Robotniczej, byłem ulubieńcem środowiska dziennikarskiego warszawskiego. Natomiast kiedy przyszedłem do radia i telewizji, kiedy się przyjrzałem personelowi w tej firmie, to przede wszystkim wymieniłem ścisłe kierownictwo moich zastępców. Uznałem, że się nie nadaje. Dobrze pan płacił ludziom. W tych instytucjach, którymi kierowałem, stosowałem metodę, o której się nie ukrywam, nauczyłem od Gierka, który zawsze mówił tak: od ludzi trzeba wymagać i dużo trzeba wymagać, ale z drugiej strony ludziom trzeba dawać tyle, ile tylko można. Wielce szanowny Teleszu pierwszy sekretarzu, z okazji waszego święta zechciejcie przyjąć najbardziej serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia, które mam zaszczyt przekazać w imieniu kierownictwa wszystkich pracowników Komitetu do Spraw Radia i Telewizji oraz własnych. Niech nam będzie wolno wyrazić najwyższy szacunek i uznanie dla waszych dokonań jako przywódcy narodu. Co dawało panu siłę, poczucie władzy, poparcie Gierka? Ja nie pracowałem w poczuciu jakiejś potęgi, ale pracowałem w przekonaniu, że to, co robię, robię słusznie. Znaczy, czuł się pan żołnierzem Gierka, czy... Nie rozumiem. Czy pan to... się czuł takim człowiekiem, którego Gierek postawił Czułem się takim człowiekiem, do którego Gierek ma zaufanie i to już nie tylko wtedy, kiedy pracowałem w telewizji. Już wcześniej. Wiedziałem, że Gierek ma do mnie zaufanie. Znaczy, jemu się podobała Trybuna Robotnicza? Wie pan, 1 200 000 nakładu, zyski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę bardzo, a może wy nas kawą poczęstujecie też? Szybciutko, tam może. Ja mam później jeszcze do Belwederu iść, ale
ale ja już nie wiem, który piję i chciałbym mocną kawą to zakąsić. W związku z tym, jeśli nie odmówicie, to wypijemy razem kawę. Wasze zdrowie, towarzysze. Dziękuję wam za życzenie. Czy mówił pan, jakiej telewizji od pana oczekuje? Nie. Czy ufał, że pan to zrobi dobrze i nie. Że jest pan młody, ma pan... Żadnych jakichś tam wskazów. Zresztą nigdy nie otrzymałem żadnych od nikogo z kierownictwa partii żadnych. No, poza Kanią, który czasem się wtrącał. Czuł pan swoją siłę, kiedy spotykał pan się z dygnitarzami PRL, z ministrami? Siłę jak siłę, ale wiedziałem, że kim jestem. Wiedziałem, kim jestem i co robię. Pewne ubóstwo wynikało chyba bardziej z tego, że była jedna telewizja, tak jak jedna partia. Ale też ona była znacznie ambitniejsza, bo jednak nie miała przynosić dochodu pieniężnego, a dochód polityczny. W pańskiej telewizji pojawiały się nowe filmy, amerykańskie, zachodnie. Kto wpadł na ten pomysł? Przyjąłem zasadę, że jeśli że przeciętny obywatel włącza telewizję po co? Wszystkim po to, żeby się rozerwać. A na drugim miejscu w zasadzie stawia sprawy, dostępuje do informacji. Chyba, że są jakieś napięcia, jakieś coś, niepokoje, coś tego, to sytuacja się zmieni. Bardzo wtedy interesujący był program kulturalny, którego szefem był w latach Szczepańskiego Rolicki. I ja nawet spowodowałem pewien rozłam w tygodniku Polityka poprzez zaproponowanie, żeby Rolickiemu dać nagrodę za ten program, za kierowanie nim, bo tam był i znakomity teatr, i znakomity kabaret, i coś, co miało w perspektywie większe znaczenie polityczne niż różne komitety obrony robotników, latające uniwersytety i inne przedsięwzięcia opozycyjne, a są to rzeczy niedoceniane. Myśmy w naszym repertuarze filmowym mieli bardzo dużo zachodnich filmów, amerykańskich, francuskich, angielskich. Pokazywali niemal codziennie amerykańskie filmy. I cały naród, w odróżnieniu od narodu północno-koreańskiego, narodów Związku Radzieckiego, narodów czeskich i innych, oglądał codzienne życie tak, jak je pokazuje Hollywood i w jakimś przybliżeniu do rzeczywistego życia amerykańskiego. I nasz robotnik codziennie oglądał, że amerykański jego kolega ma 2 samochody, 3 sypialnie i właściwie w amerykańskich filmach ludzie nie mają trosk materialnych, chyba że to jest film specjalny z nizin społecznych, tylko mają zupełnie inne rzeczy w głowie i to dzień po dniu rujnowało realny socjalizm. Narodowi się podobało, że pan dostarczał im dobrej rozrywki, ale z drugiej strony było oskarżenia, że no, promuje pan ten zgniły Zachód i socjalizm, że tak powiem, cierpi z tego powodu. Ja promowałem? No. Jeśli promowałem, to niniejszym przepraszam. Ale wie pan, nie wydaje mi się, że promowałem. Dla dzisiejszego widza pańska ówczesna pozycja jest niewyobrażalna. Bo wyobraźmy sobie, że szefem telewizji polskiej, Polsatu, TVN-u, a także wszystkich stacji radiowych jest jeden człowiek. Pan nim był. No tak, no bo nie było nic innego. Ale do czego pan zmierza? To znaczy, to co pan podawał, to miało niesamowitą siłę oddziaływania. Ale jeśli miało siłę, jak pan to określa, niesamowitą siłę oddziaływania, to dlatego, że to było w odczuciu, w odbiorze powszechnym wiarygodne. To ja zaraz panu znajdę obrazki z takimi napisami DTV, albo Falska kłamie, albo takie inne rzeczy. W 80 roku to już nie ja. Żadna propaganda, myślę, używam tego słowa, które ma dziś wydźwięk pejoratywny,
nie odwróci procesów historycznych. Przecież realny socjalizm przegrał historycznie, przegrał rywalizację z przeciwstawnym ustrojem i jakkolwiek ja bym nie tańczył jako rzecznik rządu, jakiekolwiek filmy nie byłyby wyświetlane, to nie ma nigdy to, co się ludziom przedstawia, takiej mocy, żeby odwracało tendencje historyczne, które mają podłoże ekonomiczne, militarne, społeczne, związane z wykształceniem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zaświadczam, że nasza ekipa, ekipa Jaruzelskiego, przejmowała się, może nie ja osobiście, ale ekipa tak, nadzwyczajnie tym, co dziś pokazali w telewizji, a czego nie pokazali, co można było pokazać, a czego nie należało pokazywać. I codziennie im się wydawało, że od nawet kolejności obrazków w dzienniku telewizyjnym zależy sukces lub upadek socjalizmu. Uważałem, że telewizja, jeśli chce być naprawdę ważna, ludziom przyjazna, uderzę w duży dzwon, Polska musi być oparta na dwóch filarach, symbolicznie, na teatrze telewizji i na dzienniku telewizyjnym. Program informacyjno-publicystyczny, oświatowy, edukacyjny, to jego rdzenie zawsze będzie. Dziennik, takiej formule, innej, siakiej, to jest sprawa wynalazczości kolegów, którzy to robią, program artystyczny na teatrze telewizji. Telewizja oparta na tańcu na róże, czy jak się to tam nazywa, tańcu z gwiazdami, ona nie jest w stanie udźwignąć swojej odpowiedzialności. Ogląda pan obecną telewizję? Bardzo rzadko.